Na białym tle czarne napisy. Zdzisław Maklakiewicz, aktor strój miasta. Opowiada Jacek Wachulewicz, kurator kina Kinoport. Centrum sztuki współczesnej łaźnia, miasto Gdańsk. Jacek siedzi na opustoszałej widowni sali kinowej. To łysy czterdziestolatek z gęstą ciemną brodą i wąsami. Nosi okulary w ciemnych oprawkach. Ubrany jest w granatowe dżinsy i ciemno-niebieską koszulę w drobny szary wzorek. Na głowie ma jasno-brązową bejsbolówkę. Opowieść Jacka ilustrują kolorowe i czarno-białe fotografie. To portrety Maklakiewicza z różnych etapów życia, fotosy z filmów i sztuk teatralnych oraz zdjęcia omawianych postaci i wydarzeń. Na końcu filmu pojawia się czarno-biały portret Maklakiewicza. Pod nim napis Zdzisław Maklakiewicz 1927-1977 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o artyście, który przez kilka lat był związany z Trójmiastem, który pracował tutaj w Teatrze Wybrzeże w latach 58-62, o Zdzisławie Maklakiewiczu, który jest znany przede wszystkim z filmu, a nie z teatru, jak wiadomo. Każdemu, każdemu w Polsce kojarzy się oczywiście z roli inżyniera Mamonia w filmie Rejs, z niezapomnianych Filmów wspólnie, z RUL, wspólnie kreowanych z Janem Himmelsbachem w filmach W wzięci" czy Jak to się robi, w filmach Andrzeja Kondratiuka. Jest uznawany przez Polki i Polaków za aktora kultowego. To, to taka naprawdę, naprawdę rzadkość w polskim kinie. Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz, kultowa para polskiego kina. I z tego Maklakiewicz jest kojarzony. Kojarzony jest też z takiego, kojarzy nam się z takim aktorem, który właściwie jakby grał siebie, jakby właściwie taki, grał takiego outsidera, jakim był, wydaje nam się, trochę w życiu. No może rzeczywiście życie miał bardzo bujne, bogate i pełne spotkań towarzyskich, zabawy, pełne anegdot. Pełne dymu kawiarnianego. Czasem, czasem był przez niektórych reżyserów był złośliwie nazywany aktorem stolikowym lub kawiarnianym, bo naprawdę miał niesamowitą paletę anegdot do opowiedzenia. I kiedy opowiadał anegdoty, które były niewiarygodne, to pewien aktor właśnie teatru Wybrzyż powiedział, że on woli, ciekawie opowiedzianą z pasją, nieprawdziwą historię niż nudną historię wziętą z życia, niż nudnie opowiedzianą historię wziętą z życia. Więc trochę było tak, że Zdzisław Maklakiewicz kreował swoje życie, role jego, najbardziej znane jego role aktorskie przypominają to może trochę jego życie, ale tak naprawdę jest chciałbym pokazać, że był aktorem niedocenionym. I jakby jego poważniejszą trochę może twarz, bo był uznawany za profesjon, najbardziej jednego z najbardziej wybitnych i profesjonalnych aktorów w teatrze i kinie polskim. I w latach może tak, urodził się w roku 1927. W roku 1944 brał udział w powstaniu warszawskim. To bardzo ważna dla niego data i odcisnęła takie jakby już piętno. Zresztą na każdym kto brał udział w powstaniu warszawskim to wydarzenie odcisnęło jakby swoje piętno na całe życie. Był wzięty do niewoli przez Niemców. W 1945 roku powrócił do Warszawy, w której się zresztą urodził z tego obozu jenieckiego. Podjął studia aktorskie. Ukończył je i zaczął grać w teatrach i w roku 58 Zygmunt Hibner, wybitny reżyser i aktor związany z Teatrem w Wybrzeże, za jego czasów uznaje się, że w ogóle te lata 58, w ogóle lata 50. i początek lat 60. to jest okres, kiedy Teatr w Wybrzeże był przodującą sceną w Polsce. Najwybitniejsi aktorzy, świetne spektakle, po prostu przodująca scena w Polsce. I Zygmunt Hibner był jednym z tych wybitnych reżyserów, którzy trafili do trójmiasta, do Gdańska, zaproponował y, Zdzisławowi, Zdzisławowi Maklakiewiczowi to, żeby przeniósł się do Gdańska i, i, i zaproponował rolę y, w teatrze Wybrzeże, pracę w teatrze wybrzeże. Wcześniej już Zygmunt Hibner y, ściągnął z delegacji w cudzysłowie, Zbigniewa Cybulskiego i, i, i Bogumiła Kobielek, którzy wcześniej, trochę jakby znudzeni aktorstwem profesjonal, w profesjonalnym teatrze i trochę teatrem takim kostiumowym znudzeni tym, zostali wydelegowani przez ówczesną dyrekcję na początku lat 50. w Teatru Wybrzeże, wydelegowani do animowania teatrów studenckich w Trójmieście. No i zostali, zostali oni z powrotem jakby ściągnięci, ale byli cały czas na etacie w Teatrze Wybrzeże, ale Zygmunt Hibner chciał, aby oni reżyserowali lub grali i reżyserowali w Teatrze Wybrzeże. Zaproponował y, Cybulskiemu i Kobieli, a, aby wybrali sztukę i ją wy, wyreżyserowali. Była to sztuka Jonas i Błazen y, Jerzego Broszkiewicza. Dlatego o niej wspominam, bo to jest pierwsza rola teatralna z Zdzisława Maklakiewicza w Teatrze Wybrzeże. Zagrał tam ministra do spraw specjalnych. Jest to taka groteska komedia polityczna na pograniczu baśni i, 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 i bajki właściwie, przypowieści, ta, ta, ten spektakl Jonas i Błazen. No i zwrócił Makla Maklakiewicz swoje uwagę już wtedy swoją grą aktorską, e, zwrócił uwagę krytyki. Niektórzy krytycy mu pisali, że po prostu kiedy on się pojawia na scenie, to się zaczyna coś dziać. Znaczy, spektakl był dobrze odebrany, ba bardzo dobre przyjęcie był to dobry spektakl, dobrze zagrany aktorsko yy, i wyreżyserowany, ale Maklakiewicz wprowadził specyficzne życie. Yy, ciekawe, że on po prostu starał się przy każdym wejściu swoim na, na scenę starał się Zagrać coś nowego, coś nowego wprowadzić. Zresztą aktorzy trochę narzekali, aktorki, które wspominają te lata, że w napięciu oczekiwali, kiedy Maklakiewicz miał wejść na scenę, co on znowu wymyśli i czy nie ugotuje ich w cudzysłowie, czyli nie rozśmieszy do łez. Na przykład kiedyś wszedł w kuble na głowie na scenę. Potrafił, była też słynna historia, kiedy w, 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 wszedł niosąc z panią z bufetu, panią Michalinę i niósł ją na, na scenie w tą i z powrotem i po prostu wtedy już wszyscy nie wytrzymali, cały teatr łącznie z aktorami ugotowany i pełen śmiechu. Cybulski i, i y, Kobiela specjalnie przychodzili na większość z tych spektakli, żeby czekać na wyjście Maklakiewicza, bo, bo czekali co Maclark, i y, Maklak, zwany też Pupalem, co on znowu wymyśli. Yy. No był kreatywny, ale następną jego rolą, którą, jedną z następnych ról, bo w ogóle zagrał tych ról 18 w Teatrze Wybrzeże. Następną jego z wybitniejszych ról to jest w filmie Król, w filmie, w spektaklu Król, który właśnie też reżyserowali Cybulski i Kobiela. Zagrał tutaj króla Serdani I była Krytycy wtedy mówili, że jest to aktor, który potrafi zagrać na granicy powagi i groteski, nie przekraczając żadnej z tych granic, nie popadając w śmieszność, nie popadając w bufonadę, że jest to aktor który bardzo profesjonalny. Często gra oszczędnie, o dziwo, na przykład tego króla, Serdani, nie przekracza granicy niepowagi, jakiejś bufonady, że, że, że po, prostu, po prostu jego środki aktorskie są na tyle już na tyle profesjonalne i zawodowe, że potrafi wyczuć granice, że no jest to ma zadatki na aktora wybitnego i aktora komediowego, i jednocześnie może zagrać bardzo dramatyczne role. Następną jego rolą Taką z bardziej wybitnych to, to rola, właściwie też w bardzo wybitnym spektaklu z roku 59 To kapelusz pełen deszczu spektakl, który był słynny wtedy na całą Polskę. To Zygmunt Hibner zaproponował zresztą przypomnę, że Zygmunt Hibner żeby tak zwizualizować jego twarz. To też przypomnę, że on grał był też aktorem. Grał naprawdę dobrze i na przykład znany jest z roli Majora Sucharskiego w filmie Westerplatte. Zaproponował Zygmunt Hibner Andrzejowi Wajdzie, żeby wyreżyserował spektakl i Wajda zaproponował właśnie wspólnie z Cybulskim zaproponowali Kapelusz pełen deszczu, współczesną sztukę, to była nowość na scenach polskich grana oczywiście we własnych jakby ubraniach, trochę stylizowanych na amerykańskie, bo, była, bo odbywała się ta sztuka w środowisku nowojorskim, takiej biedniejszej części Amerykanów w Nowym Jorku. No, ze świetną kreacją niezapomnianą Cybulskiego, którą można obejrzeć, można obejrzeć w internecie na przykład w, w tych kronikach filmowych z tamtych lat, są krótkie zapisy tych scen. Warto obejrzeć jak Cybulski gra. I w tej współczesnej sztuce, z którą jeździli po całej Polsce, która była świetnie odbierana, zagrał Maklakiewicz Zdzisław, gangstera, szefa gangu, o pseudonimie Matka, specyficznego szefa gangu, boń, ponieważ on nie rozstawał się z tomikiem poezji. Ciekawą też rolą była rola w spektaklu Nosorożec, reżyserowanym przez Zygmunta Hibnera. Była to rola Jana, w którym do tej no, krytycy wspominają i, i ci, którzy i aktorzy, którzy wtedy grali i aktorki, że niesamowite była kreacja Maklakiwicza pod tym względem, że niesamowicie się przeistaczał w nosorożca właśnie, że świetnie to zagrał. Spektakl opowiadał o tym, jak możemy się domyśleć, o tym, że część jakby społeczeństwa Przejstacza się w nosorożce, no i jednym, jedną z tych osób był jakby Jan, który, którego grał Maklakiewicz. Świetnie też została odebrana jego rola w filmie, pierwszy, w, filmie w spektaklu Pierwszy Dzień Wolności, tam zagrał Pawła. W takie nagradzane przedstawienie, rzeczywiście, w którym Cybulski grał zresztą tam główną rolę. Chciałbym wspomnieć o tym, że w roku 59 zadebiutował w filmie. Trochę późno. Biorąc pod uwagę to, że na przykład Cybulski już w 53. Nie wiem dlaczego. To ciekawe, bo przecież film stał się właściwie żywiołem dla Zdzisława Maklakiewicza. Dopiero w 59 roku dał mu szansę Wojciech Jerzy Has. Wybitny, według mnie najwybitniejszy reżyser polski. Najwybitniejszy, jak ostatnio oglądam jego filmy, to po prostu tym... ten. Jestem zdziwiony współczesnością środków wyrazu, jakie stosował Wojciech Jerzy has, poetyckością tych filmów, kreacji aktorskich. Dla mnie to jest niesamowity reżyser, i o którym należy pamiętać, że ja uważam, że to, jest naj... że to był nasz najwybitniejszy polski reżyser filmowy. I has zaproponował właśnie rolę Maklakiewiczowi w filmie Wspólny Pokój. Następnie w filmie Złoto również Wojciecha Jerzego Hasa zagrał Maklakiewicz. W filmie Rękopis znaleziony w Saragoście zagrał też Uhasa. W filmie Lalka zagrał Uhasa. No generalnie Maklakiewicz zagrał ponad 100 ról filmowych. Ktoś obliczył, że jest 113 dokładnie, nie wiem czy to prawda, być może. Jeszcze powrócę do Gdańska, to wtedy Wtedy Maklakiewicz, jak, jak wspominałem, pracował w Gdańsku w latach 58-62. Mieszkał najpierw w domu aktora w Sopocie, następnie na ulicy Toruńskiej w Gdańsku. Wtedy mm, musimy sobie jakby mm, przypomnieć i, i tak zwizualizować, bo może myślimy, że Teatr Wybrzeża był w tym miejscu, w którym był i że tam się odbywały spektakle czyli przy targu węglowym. A tam była ruina po prostu mm, i, i, i niemożliwe było realizowanie spektakli teatralnych. Teatr Wybrzeże był wtedy w trzech miejscach. Część scena dramatyczna w Gdyni, scena kameralna w Sopocie, no i tak zwany Teatr Wielki we Wrzeszczu, czy, Wielki może dlatego, że połączony z Filharmonią i z yy, yy, Operą. Większość spektakli takich poważniejszych miała swoje premiery w tak, tak zwanym Teatrze Dramatycznym w Gdyni, czyli no z tej toruńskiej musiał do tej Gdyni dojeżdżać. Zresztą aktorzy też, Cybulski i tak dalej, z Sopotu było bliżej, ale potem jak Cybulski i na przykład Maklakiewicz zamieszkali w Gdańsku, no to było już trochę dalej, i do Sopotu, i do Gdyni. Tak wyglądała, wyglądała wtedy scena teatralna Trójmiasta. Jakby po tych latach, te lata Teatru Wybrzeże i te lata na Wybrzeżu dla aktorów, Cybulski, Kobiela, Maklakiewicz. Oni sami o tym wspominają, krytycy o tym mówią, to były konstytutywne dla nich lata i najważniejsze w ich karierze, one ich ukształtowały i wtedy scena wybrzeżowa, zarówno profesjonalna, jak i studencka, była najwybitniejszą sceną w Polsce. Może i w Europie, jeśli chodzi o teatry studenckie. I z tego narodziło się potem ich dojrzałe takie życie aktorskie i dalsze, dalsze losy, ale tutaj naładowali baterie, Tutaj jakby się wszystkiego nauczyli. No i generalnie można powiedzieć, że Zdzisław Maklakiewicz rozpoczął swoje życie aktorskie, filmowe. On mówił o tym, że teatr go właściwie nudzi, że on ma już dosyć tej powtarzalności, on się spala w tym, trochę się męczy tymi próbami codziennymi, tą powtarzalnością, że co wieczór po prostu musi mówić te same kwestie. Dlatego może czasem wychodził poza te ramy i wymyślał coś nowego, że on woli film i on woli być, jak mówił, aktorem na pół etatu, czyli filmowym. Bo na przykład w filmie często może improwizować, są duble, on też to lubił, bo może w każdym dublu coś innego powiedzieć i że film go kręci. On właściwie przyjmował każdą rolę, z tego żył. Ma, mniej grał w teatrze, przyjmował, jak mówi, każdą rolę przyjmuje. I ciekawa jest taka anegdota, kiedy on stał gdzieś tam w centrum Warszawy i widział, że jest chyba plan filmowy, że kręcą. Zapytał kogoś, co tu się dzieje, czy tu film kręcą? Tak, to jest właśnie plan, plan zdjęciowy nowego filmu. I, I Maklakiewicz tak patrzy, zdziwiony, i mówi, tak? A dlaczego ja w nim nie gram? To taka anegdota po prostu był, bo, bo właściwie może, jak się weszło do kina, to, to witał nas Maklakiewicz na ekranie. Pamiętamy go oczywiście najbardziej z tych ról kultowych, o których wspominałem z Janem Himilzbachem, czyli z filmu Race, z filmu W Niebo Wzięci, jak to się robi. To, to, je, to są Hydrozagadka na przykład najbardziej takie kultowe filmy, które są cały czas oglądane, to są jakby nasze początki, może prekursorskie w kinie europejskim i światowym slow movie, slow cinema. Tu na gruncie amerykańskim możemy, to, możemy śledzić tutaj to w twórczości Jima Jarmusza, właśnie ten to, to, który doprowadził do mistrzostwa to Slow Cinema Slow mówi, to jest ciekawe, bo ciekawe jest to, że właściwie yy, niby Maklakiewicz i Himmelsbach są sobą, a jednocześnie nie są, jednocześnie są, są wyrazicielami naszego społeczeństwa, przedstawicielami pewnej części naszego społeczeństwa, a jednocześnie nie są. Trochę jest w tym ironii dystansu, zwłaszcza u Maklakiewicza, taki inteligent, który niby dogaduje się tutaj z Himmelsbachem, który jest robotnikiem, Taki inteligent, który cały czas komentuje, jakby to życie społeczne. Ciekawe jest to, że, że to się stało. Właściwie, to, to, właściwie to, to siedzenie i mówienie, i to gadanie, i to takie kawiarniane gadanie, i, albo takie właściwie ich role są oparte na dialogach. To jest też ciekawe. I to się cieszy powodzeniem, niesamowitym. Oni to po prostu to, są, to, to, są, to byli fenomenalni aktorzy, którzy z dialogu uczynili po prostu mistrzostwo. Ma mniej ruchu. No może w filmie jak to się robi, tego ruchu jest dużo, ponieważ to się, odbywa, to się dzieje w górach i, i tak dalej oni grają. Oni kręcą film, przyjechali kręcić film scenarzysta i reżyser. Hmm, ale tak generalnie to niewiele się w tych filmach dzieje, a to się cały czas podoba. Hydrozagadka jest bardziej dynamicznym filmem, może dlatego najbardziej się podoba. To się podoba i to się cały czas podoba. Chyba nie ma, nie ma ym, może obok, obok filmu Psy, który stał się w jakimś momencie filmem kultowym, serią filmów kultowych, Linda i tak dalej, chyba nie ma w polskim kinie takiej pary, takich aktorów, którzy staliby się kultowi. Yy, Zbyszek Cybulski był raczej mityczny, yy, potrafił stworzyć mit, to był Gwiazdor, jeden z niewielu gwiazdorów w polskim kinie, a oni są postaciami kultowymi, niby chłopaki z podwórka, Sąsiedztwa, a jednocześnie, może dlatego ta bliscy, a jednocześnie postacie kultowe. Ale, yy, jakby to powiedzieć, z tym jest kojarzony Maklakiewicz, ale yy, jego życie i śmierć splotła się z ostatnią rolą, jaką zagrał. To ciekawe, że zagrał rolę umierającego yy, nauczyciela muzyki w yy, serialu Polskie Drogi, w siódmym odcinku Lekcja Poloneza. I na tydzień przed emisją tego serialu zmarł. Okoliczności jego śmierci są takie niejasne, i ile kilka wersji jest. Jedno jest pewne, że został uderzony prawdopodobnie pałką policyjną, że wdał się w jakąś bójkę, jakaś kłótnia niepotrzebna, uliczna. I on potem leżał, i, i o dziwo nikt go nie podnosił, bo myśleli, że jest po prostu pijany. A on y, po tym uderzeniu nastąpiło. Znaczy, on jeszcze, jeszcze był nieprzytomny. Miał y, ukrytą, niezdiagnozowaną cukrzycę. Jeszcze doszedł do domu, do swojej mamy. Mama wezwała pogotowie. No, ale, ale on już chyba zmarł w drodze w szpitalu, czy w drodze do szpitala. W każdym razie zmarł na tydzień przed emisją tego, tego, tego serialu. A ciekawe jest to, że uważana jest ta rola, jego za rolę, jego najwybitniejszą. To, to jest rola drugoplanowa, bo przede wszystkim takie grał. Grał też pierwszoplanowe, jak mówię, razem z Himmelsbachem, było takich kilka ról, kiedy, kiedy grał w rejsie, w, we Wniebowziętych, w, w Jak to się robi, to, to grał, to były role pierwszoplanowe, ale tutaj niby epizod. Profesor y, muzyki, który uczy Tańca Karol Fabiankiewicz i dramatyczne przejmująca kreacja, kiedy gestapowiec każe mu tańczyć do śmierci, taniec śmierci właściwie to jest, i kiedy on umiera właściwie na tym parkiecie, to, to był to Jakub Morgenstern, który ten serial zrealizował, to stwierdził, że kurczę, no niewykorzystany aktor, że takie pokłady dramatyzmu nieruszone przez polskich reżyserów. I każdy to wspomina, że szkoda, bo on miał wtedy 50 lat, kiedy zmarł i po prostu i w tym momencie mógł po prostu jakby film polski stał dla niego otworem, tylko trzeba było stworzyć, może, może wtedy stworzono by dla niego role dramatyczne, pierwszoplanowe, bo, bo niesamowity potencjał aktorski został ujawniony właśnie dzięki tej roli, bo dał mu szansę Morgan Stern, żeby pokazał to swoje właśnie tą paletę tego dramatyzmu w filmie. No szkoda, że, że, że zmarł, że to tak późno się ujawniło. Ale zawsze możemy obejrzeć, zwłaszcza ten odcinek serialu Polskie Drogi. Zawsze możemy wrócić do tych ról Maklakiewicza i do tego zachęcam. No był to aktor na pewno wybitny, związany, cieszę się, że był związany w początkach swojej twórczości z Gdańskiem. Bardzo dziękuję za uwagę. I zapraszam na następne filmy. Życzę dużo zdrowia, słońca, ciepła i pogody.